wiem. No to było w porządku. No jak? Herbacina? A ty wiesz, że w Gorcach są niedźwiedzie? Ale oni teraz śpią. Cześć moi drodzy, z tej strony Paweł i Galina. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili pod Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym i nie przyjechaliśmy tu po poradę, co nie? Nie. Ani na wizytę, a przyjechaliśmy tutaj, bo stoimy właśnie pod tym centrum. Tam jest nasze auto, jest tutaj taka zatoczka parkingowa, a ruszamy na Górę Maciejową w Gorcach. Idealny pomysł na początek przygody z Gorcami. Także co, ruszamy z tego miejsca czerwonym szlakiem, bo czerwony szlak biegnie zaraz przy właśnie tym centrum, pod którym stoimy, i idziemy tam pod górę, zaczynając dzisiejszą wycieczkę. Pokazywaliśmy Wam najciekawsze miejsca w Rabce na filmie. Możecie sobie odnaleźć to na naszym kanale, a może i kartę Wam tutaj gdzieś udostępnię, to sobie klikniecie. Ale najpierw zobaczcie ten film. Top 5 miejsc w Rabce wtedy pokazywaliśmy. Rabka się podoba? Podoba się. Ta drewniana architektura fajna jest tutaj, klimatyczna. I idziemy teraz czerwonym szlakiem. Na razie asfaltem spod tego centrum rehabilitacyjno-uzdrowiskowego. Nie jest tak kolorowo, mikrofon nam się zewnętrzny zepsuł. Korzystamy teraz, kolejny raz się zepsuł, w Chorwacji nam się zepsuł pierwszy raz. Korzystamy z mikrofonu wbudowanego w aparat. Także od razu sorry za dźwięk, bo szału nie będzie. Ale może część rzeczy też Wam nagram później już z tak zwanego offu, z domu, spoza kamery. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się później okazało, to był dopiero początek pecha i kłopotów sprzętowych, jakie nas spotkały tego dnia. Ale póki co sprawnie nabieraliśmy wysokości i po kilkunastu minutach doszliśmy do końca asfaltu. Obok mnie pierwsze takie oznakowanie na szlaku, Turbacz, 17 km, czyli idziemy dobrze, bo Maciejowa znajduje się właśnie w drodze na Turbacz, jeśli byśmy szli od Rabki Zdrój. Także idziemy dalej, kończy się już droga i szczerze mówiąc, to można by było na upartego wjechać jeszcze wyżej, powyżej tego centrum, bo jest tutaj na poboczu kilka miejsc, jest też parking taki drugi, przed chwilą mijaliśmy, także będzie gdzie zaparkować. Trzeba tu wspomnieć, że gdy wyznaczycie sobie szlak w mapach turystycznych z Rabki Zdrój na Maciejową, czy do schroniska PTTK na Maciejowej, to jego początek będzie przy Parku Zdrojowym. Także będziecie mieli do przejścia dodatkowy ponad kilometr w ścisłym centrum miasta. Z uwagi na to, że my znaliśmy już dość dobrze ulicę Orkana i Park Zdrojowy, postanowiliśmy zatrzymać się wyżej i z tamtego miejsca wyznaczyć początek naszej trasy.
Dosłownie już na samym końcu tej drogi asfaltowej znajduje się płatny parking, 15 zł za 24 godziny. Jak widać, stoją tutaj samochody, czyli to jest taka opcja już dla bardzo leniwych, jak najwyżej dojechać i jak najkrócej chodzić. Nie zawsze o to chodzi, ale wiem, że są zwolennicy takich rozwiązań. Dwie fajne rzeczy z tego parkingu to widoki. W tamtą stronę mamy Babią Górę, pięknie widoczną dzisiaj, a w drugą stronę tylko trochę przejdę, bo tutaj jest jakaś budowa, chałupa jakaś powstaje, brzydko to na razie wygląda, ale zaraz za nią mamy szczyt jaki? Luboń Wielki. Charakterystyczna wieża przekaźnikowa na górze i już jest wszystko jasne. Babia Góra, Luboń Wielki, widoczne już z parkingu pod Maciejową, a my ruszamy dalej. Jesteśmy w Gorcach, to jest takie pasmo górskie w Beskidach Zachodnich, ma ono powierzchni 550 km kwadratowych, a 33 km długości, czyli tak na dobrą sprawę taki wprawny wędrowiec to w jeden dzień by sobie takie Gorce mógł przejść. Maciejowa, dlaczego ta Maciejowa? No dlatego, że to jest taki fajny pomysł na zapoznanie się z Gorcami, na pierwszą wizytę w Gorcach, bo ja nie byłem nigdy w Gorcach, chyba że ty byłeś. Byłeś w Gorcach? Nie. No właśnie, tym bardziej druga rzecz jest taka, że jest po świętach, bo mamy dzisiaj... 29 grudzień. Tak, 29 grudzień, zastanawiałem się przez chwilę, bo przez te święta straciliśmy rachubę, to znaczy ja i nie wiem, jaki jest dzień tygodnia, ani która jest godzina, bo to szczęśliwi tego nie liczą. Widać, godzina szczęścia nie ma, bo kurde, wiedziała dokładnie, jaka jest data. A jaka jest temperatura? Plus 8. Plus 8 stopni, proszę Państwa, 29 grudnia mamy, także no jest dosyć ciepło. Ale wiatr jest. Jest wiatr, ale idziemy spalić te kalorie, które, że tak powiem, wtłoczyliśmy w siebie. Pierogi, karp, kapusta z grzybami, barszcz, zupa grzybowa. Wszystko to spowodowało, że trzeba było ruszyć na szlak. I najlepiej, żeby nie było zbyt ciężko, za to widoki musiały się zgadzać. Trasa z Rabki Zdrój na Maciejową spełnia w 100% te kryteria. Moi drodzy, te widoki tutaj są na tyle fajne, że postanowiliśmy się zatrzymać, zrobić sobie kilka zdjęć. Chodzi o tą Babią Górę w tamtą stronę, bo już Luboń Wielki też okazały, ale Babia Góra jednak robi większe wrażenie. No dobra, te rozległe widokowe polany mamy już za sobą. Długo nam tam zeszło, bo robiliśmy te zdjęcia. Teraz wchodzimy w las. Zaczęło być ślisko. Za kijek, za drugi i za rękę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pojawił się śnieg. Jak to zimą w górach. Zimą w górach musimy się przygotować zawsze na to, że będzie śnieg.
i że będzie zimno, chociaż dzisiaj akurat jest ciepło dla odmiany, ale to wyjątkowa sytuacja. Zazwyczaj w góry ubieramy się jak? Galina, na co się ubieramy w górach? Na ciepło. Na ciepło? Tak, na ciepło. Na cebulkę się ubieramy, czyli warstwowo. Koszulka. Koszula z długim rękawem. Bluza. Polarek. Kurtka ciepła. Ciepłe. Zimowe skarpety. Rękawiczki, czapka. Nie można o tych rzeczach zimą zapomnieć, bo można mieć lekki kłopot później. Odmrożenia występują nawet w takich niewysokich górach jak Beskidy. Niektórzy nazywają to, że to są góry kapuściane, ale nawet i w tych kapuścianych górach można się nabawić kontuzji, może się zdarzyć wypadek, można się odmrozić, jeśli się nie ma. Maciejowa leży na długim grzbiecie biegnącym od Rabki aż do Turbacza. Sam szczyt góry jest zalesiony i mało ciekawy. Dlatego naszym dzisiejszym celem jest schronisko górskie, znajdujące się na polanie Przysłop, dosłownie 10 minut od szczytu góry. Jeszcze tylko, żeby tradycji stało się zadość, to uzupełnię, że idziemy czerwonym szlakiem imienia Kazimierza Sosnowskiego. Jest to nic innego jak główny szlak beskidzki i tym szlakiem idziemy około 4 km z tego miejsca, z którego zaczęliśmy. Na górę są 4 km, jakieś 310 metrów przewyższenia. Także całkiem nieźle. To przewyższenie no to znajduje się już tutaj w tym lasku, bo do tej pory łąkami tam wcześniej to szło się lajtowo. Jest fajnie, jest widokowo, no jest dosyć ślisko. Szkoda, że nie zabraliśmy raczków, bo tutaj by się przydały. Ale i bez tego sobie jakoś poradzimy. Gorce to trochę wyższe góry niż nasz ulubiony do tej pory Beskid Wyspowy. 10 szczytów ma tutaj ponad 1200 metrów i wszystkie poza Lubaniem i Turbaczem leżą na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowa gorzeć, czyli płonąć, i wiąże się z metodą uzyskiwania polan, czyli wypalaniem lasów. A ty wiesz, że w Gorcach są niedźwiedzie? Ale oni teraz śpią. No teraz... Tak, to się nazywa... Jak to się nazywa to legowisko? Gawra. Gawra to jest... To legowisko niedźwiedzi zimowe. Ale czy śpią, to nie wiem do końca. W każdym razie niedźwiedź... No lepiej nie spotkać niedźwiedzia na swojej drodze. Rzadko niedźwiedzie przecinają szlaki w chwili, gdy są na nich ludzie. Raczej się niedźwiedzie ludzi boją. Nawet taka youtuberka, jedna youtuberka podróżnicza mówiła, że niedźwiedzie przypominają jej wiewiórki. Że są takie płochliwe jak wiewiórki. Tylko, że różnica jest taka, że jakbym wiewiórkę spotkał, to bym poszedł dalej, a jakbym zobaczył niedźwiedzia, to bym poszedł, ale w drugą stronę. I taka jest zasada, nie podchodzić do niedźwiedzi, nie dokarmiać, nie robić zdjęć, tylko po prostu się wycofać. A ty wiesz, co trzeba robić, jak się niedźwiedź zaatakuje? Stoić na miejscu. No, niekoniecznie. W takiej awaryjnej sytuacji to się trzeba położyć i udawać trupa. No, położyć się na brzuchu, nogi rozłożyć szeroko. Wiesz, jak się nogi szeroko rozkłada, nie? Wiem. No właśnie. No to właśnie to trzeba zrobić, tylko się położyć na brzuchu, rękami chronić karki, szyję. Dobrze jest mieć plecak na plecach, żeby ci się nie dobrał do pleców, no i udawać trupa. A te nogi szeroko rozkładamy po to, żeby niedźwiedź nas nie obrócił na plecy. Ale to już taka była bardzo awaryjna sytuacja, nikomu nie życzę w takiej być. I trzeba obalić mit wyrzucania plecaka, że się niby niedźwiedź zainteresuje plecakiem. Niekoniecznie tak jest. Lepiej mieć go na plecach, bo wtedy nam w razie czego ochroni plecy.
Także nikomu nie życzę niedźwiedzia na szlaku. A w Gorcach one są późnym latem do końca jesieni mniej więcej, ponieważ przychodzą tutaj żerować. A później idą do siebie. Takie główne siedliska w Polsce niedźwiedzi to są Tatry, Bieszczady, no i trochę jest ich w Beskidzie Żywieckim. Uszkodziłem dzisiaj drugi raz drona, znaczy uszkodziłem pierwszy raz, bo wcześniejszy wypadek obył się bez konsekwencji, a dzisiaj wleciałem w jakąś małą gałązkę, no i niestety ułamał się lekko gimbal. Ale cóż, no, sztuka, to jest wszystko sztuka. Sztuka kosztuje i pieniądze, i wyrzeczenia. Także, no nic, będziemy kleić na super glue w domu. Może się uda, jak nie, no to jakiś będzie go czekał serwisik. Bardzo delikatne te droniki, miniacze. Trzeba bardzo uważać, bo gałąź była cieniuteńka gałązka. A jednak krzywdę mu zrobiła. To był już ostatni leśny odcinek na naszej drodze. Wkroczyliśmy na widokową i obszerną polanę Przysłop, gdzie już tylko rzut beretem dzielił nas od schroniska. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a my zrobiliśmy się naprawdę głodni. Wiedzieliśmy już, że warto tu przyjść dla fantastycznych widoków. Pozostało jedynie sprawdzić, czy schroniskowa kuchnia dorówna im w choćby małym stopniu poziomem. Gdzie tędy? Tam. A co, widać mnie dobrze? No. Bardzo fajny klimat świąteczny jeszcze. Dobra. Konkretna porcja. I to nie sama panierka. Moi drodzy, w schronisku nam trochę zeszło, bo jedzenie bardzo smaczne. Smakowało ci? Bardzo pyszne było. Bardzo smaczne jedzenie, taka fajna, rodzinna atmosfera, świąteczny klimacik jeszcze z choineczką, palący się kominek, także no, błogo się zrobiło, zasiedzieliśmy się i będziemy teraz wracać po ciemku. Ale to nic, mamy latarki, damy sobie radę. Czy polecamy Maciejowo i schronisko? Jak najbardziej. Jak najbardziej, dla widoków, dla jedzenia. Przyjdźcie tutaj, naprawdę warto. A my się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!